Witam wszystkich. Pięknie dziś wyglądacie. Mam nadzieję, że macie coś pysznego do jedzenia. Zagrałem sobie Kasantę. Dostał dziwne te modyfikacje. Nie wiem, ten champion. Ja wam powiem tak, na proplayu on wygląda na broken. Ja już takieś tłumaczyłem. Nie tłumaczyłem, ale miałem taką wysunętą teorię, że on po prostu. Jak jest even, gra jest even, to jest Kasantę jest z broken przez tą erkę, bo na solo kolejce szczerze, częściej jak widziałem Kasantę, to wygląda tak, że on erkował i umierał po prostu. Bo na przykład przeciwny team. Miał za dużo obrażeń, miał jakieś coś sfidowanego, coś strasznego, jakiś burst miał, nie? Czego często nie ma na proplayu. I na proplayu dużo częściej mógł tańczyć na tej ERC, na tym rollaucie, ale co prawda, że... Mi się wydaje, że on nie był aż taki broken po tych nerfach już wcześniej, że jak wyszedł to był, bo te Q było cholernie silne. Widzę, że mu strasznie znerfili to skalowanie z tym pasywem i to całe zabili to jego, że miał to skalowanie z armorem i resistem? On teraz to ma na innych spelach, ale na pasywie tego już nie ma, tak? Kurde, na linię chciałem iść, ale muszę pulować. Strasznie dużo zmian. Statystyki widzę, że znerfione, ale przyrost lepszy. Ogólną zamiarem było, żeby ten, żeby nie można było co? Żeby nie można było flash Q robić, tak? No, żeby był jakiś outplay, czyli outplay. Byłaby szansa jakaś, powiedzmy, tego. Dla przeciwniku, żeby było go ograć, bo nie było outplayu teoretycznie wcześniej. Widzę, że W minimalny ma cast time, czyli nie można już kogoś tak popchnąć pod tą wieżę. Bomb plating Yone, no już marzyłem. Dobra, skupię się w tej linii, nie przepierdzielić. Jeszcze Ignite'a ma, ja pierdzielę. Dlatego nie lubię liszować na topie, bo całą linię oddaję. No ale w sumie tak bym musiał, przyznać, z tym Kassantry ja dużo nie zrobię. Jaka agresja. Na RC widzę, że próg HP, koszt many do góry. Pół się resetuje po RC, to też jest ciekawe. To jest mocny nerf. Wcześniej mogliście sobie te 6 taki przygotować na normalnej formie i potem użyć. Dobra, no zobaczymy. No w praniu, to wiecie, jaka Santa zagrała naprawdę mało gier, ale no. Powinien Harvesta stakować. Zapominam o tym. Harvest w ogóle, bo jako jedna z jednych tych run nie dostała nerfa, mi się wydaje. Mi się wydaje, może już mi się wydaje. Więc tak, żebym się tam mały ma na koszty Makasanta, ale tam ona tak skończy w końcu. To jest za świnia, no. I te miniony się teraz psuje jeszcze. No co, no pomogę junglerowi, on spierdzielił na drugi koniec mapy. Klasiczek, klasiczek. Też mam 1000 HP na tym poziomie. Także nie mogę z tego Harvesta nastakować na tych minionach. Tak to teraz działa? Tego nie można puścić już? Dziwnie tak, pierwszy raz tego użyłem po tych zmianach. Wcześniej to tak instant można było rzucać. O, dobry pomysł, no. Mam ciastka, ale... Zresztą nie mogę wszystkich minionów tam tracić, bo tak. Starym Kassantem go przecisnął pod wieżę, no. Ale to jest, dobre, już widzę, nie wiem, co mi, czy postać tą zabić, żeby co, że się nie dało nic robić? Sorry, ale to, że on pod wieżę tak kradł, to akurat na takie gówno, jak ten, co ten Yone gra, to by się przydało. No nie mogę tego puścić, jest minimalny czas cast time'u teraz na tym W. Może by nie żył, ale flesza na pewno pali. Chciałem puścić po sekundzie, ale to jest aż chyba 0,65, jak patrzę na drugi ekran, mam te zmiany. Cholernie dużo. No muszę też mieć. No chyba szybki wave clear ktoś ma. Nie zdążę tego sfreezować. Nie wiem, czy to jest dobry zakup, ale mi się podoba. Ja teraz, jak chłopa nie ma. Jak zniknął w ciepłych krajach. No ale ta strata sesów nie jest aż tak słaba. O, najgorszym momencie przyszedł drzewo, no dobra, nie będę go gnoić.
Takim HP też nie może zostać, bo umrzemy na niego. No, chyba buta nie powinien kupić. Ale tak nie miałem na całe tabiki. Dobra, no pogramy sobie. No tam jeszcze do Elki nie doszedłem. A jest tyle zmian, tak mi się tego nie chce czytać, mam być szczery. Sorry, ale... No, za dużo to jest. No czemu taka książka jest cała na tym napisana? Cały screen, cały ekran mi zasłania W. Bo jest jego w zwykłej formie i bez formy. No to widzę, że jest giganer to, że te W nie można puścić tak już. I na RC ten zasięg do ściany też znerfili? Ja pierdziele. No zobaczymy, w praniu wyjdzie, to trzeba po prostu pograć tym czempionem. Albo jak ktoś gra w komentarzu, ale wątpię, żeby ktoś grał. Co ten, czemu tego Jony nie ma tutaj w ogóle? Tu w krzaku jest, a nie czeka? A, postawił pinkę przez ścianę. A, jest tam! No to sorry, to moja wina. U enemy Diego. No już za dużo pozwalałem, idę. Tego wuna się chyba nie opłaca rzucić teraz, żeby polecieć gdzieś. Jak pójdę ten, to się może z nim bić. No dobra, nie idzie. No to idę, pokażę. Nie, czemu fleszujesz w niego? No już musiałem fleszować, bo... Teraz wiecie, czego mi podrzuciłem? Bo ten nerf zrobili, tak? Z tego co rozumiem. No się zagadałem, nie wiedziałem, że Jones szedł i zabił coś tam przeze mnie. Jak mam piśnięcie w wieżę? Tak. Cofnę sobie. No kuma te skalowanie. Ale znerwione bazowe obrażenie, ale to na early game jest tego co widzę. Okej, okay, na Q. Dalej idziemy w tego, bo to jest powalone po prostu. Gauntlet i siedzi tutaj idealnie. Czekajcie, te WD jak puszczam, a ile to się kastuje? A, bo to jest... Ale mam okno, mam 0,65 i mam ile? Niecałe pół sekundy, żeby puścić to, ale gówno, straszne, no. No ale prawda jest taka, że oni tego nie używali wcześniej na ten, dla redukcji obrażeń, nie? Tylko dla deobrażeń to używali. Bo to typowe combo kasanta. Ale WD dalej się resetuje po RC, muszę zobaczyć, bo to też było silne. W po RC resetowało. Ja z nim wygrywam teraz. A czemu go nie przerzuciło? To jest nieśmiertelny w tej formie? Zaspierdziona postać, ona tam przegrywa. Fajnie, że miał trędżuje, na każdym możliwym momencie miał trędżuje. Co tak speedek składa? No po prostu nie umrzeć na to i będzie dobrze, no tak to działa. Te czempiony są zaprojektowane pięknie. Ograł mnie, no, skill. Cofnął się w czasie. Nie, jakby te czempiony miały manę jeszcze, to na serio dałoby się w tą grę, w ligę grać. Ale jak one many nie mają, to jest tak absurdalne. Kassandra, okej, też można powiedzieć, że ma małe mana kosty, ale kończy mi się ta mana. Bez ciastek to już nic nie zrobił. Musiałem grać agresywnie, no, ale nie mogę na tego graspa nastakować. Ta się zmienia w demona, wojny. Rączki się trzęsą. Może szybciej mogę to zagrać, ale ten jego kuma... Jak go przerzucę i podwierzę, wezmę to jest do zabicia, no. Jak w takim miejscu będziemy to... No to muszę grać na około 3 Q. A go to nie trafiło. Muszę cofnąć się, wybawić. No nie mam TP-ka w sumie, nie wiem czy chcę cofać. No, całe HP stracę, nie pytajcie mnie kiedy. Macnął mnie dwa razy z ostrza, już tego HP nie ma. Już muszę iść na jego łaskę pod wieżą teraz. A nas buta nie ma, z ciekawych rzeczy, łuk se kupił. To po bucie będzie. No to wilki go skontrują mocno, ale... Lungiem jestem i wziąłem to z rąk. No, za Kuprzina był Satakisa też, jeśli mam jeszcze. Jarman jest blisko, ale nie z takim HP nie zrobię tu nic. On też chyba cofnął.
O, tabiki by tu się działy jak skurczybyk, ale nie mam niestety. No już po tym nie chcę kupować. Dobra, nie ma co, zobaczymy potem jak teamfight jak to wyjdzie. Ja sobie tylko cofnę drugi ekran, żeby zobaczyć na tej erce te zmiany. Próg maksymalnego zdrowia. Czyli jeszcze więcej AP tracę, tak? Z tego co rozumiem na erce. Odległość odrzucenia, a to jest odległość odrzucenia, czyli gdzie typ leci. Też znerfione. Obrażenia pierwszego użycia zbufowane. No ale obrażenia to jest KW, no głównie chodzi o tą zmianę formy i że potem typa zabijasz. Czas resetowania ataków znerfiony. Że nie mam trzeciego ataku, sobie podejdzie. Oj, mnie capnie. Pod plate'ik trzeba ściągnąć. Expected more from Sylas. Nie no, mam dwa razy mniejszy ręcz od niego. To jest taki problem. Arką po prostu ucieknie, tyle pewnie. I jeszcze nie kombował go od razu po drodze, żeby przynajmniej go zatrzymać. Ale to jest fajne, to jest git. O, TW to aż na, mi się tego ciężko przytrzymać, bo to na nie, że ja gram Kassanta, ale widzę jak oni TW puszczają szybko, żeby po prostu kogoś przesunąć w stronę, którą chcą. Ten czas z nim wygrałem, mi się wydaje, że dalej z nim przegrywam. Oliny. Ale teraz mam opcję, że ja sobie stakuję kół, on sobie nie może stakować. Ciężko go macnę. Muszę zawsze z Q zaczynać. Pierdziele, naprawdę. I łapeczka do góry mi daje. On mi na każdy możliwy... Każdy możliwy spelem ja utrężuję. Nic nie mogę zrobić. Nie, no umieram znowu. Tak nie umieram. Nie mogę z niego powiedzieć. Level upa zostaje, ale... Mogę cofnąć po prostu z itemem i... Chcę go zabić. Bo chyba mam na całego. Nie, jeszcze nie. A, bo nie mam kryształka ulepszonego. Z Gauntletem się wydaje, że wygrywam z nim. Już jest takie, że on po prostu zejdzie z tej formy i potem mi nas rozryje. Nudy trochę, ale no, nie mam szans po prostu. No, genetycznie jest silniej, lepszy ode mnie ten Yone. A teraz wracam z itemem, daj mi cofnąć. I możemy go zarżnąć. Można sobie, wcale jak nie wygrywam z nim z Gauntletem, to nigdy z nim nie wygram, zwordował tutaj. No, widzi mi zabrakło, nie miałem warda. A teraz się już pobawimy. Wypierdzielaj do bazy lepiej. A nie wiem, czy ten Jarvan że tutaj chce być na tym topie. Zostaje, nie no nie wierzę, muszę giga z nim to, ale co on robi teraz? A wyszedł z tego, przepchał się jakoś. O, prawie. On też żadnego playta nie dostał, nie? Cofaj do baziczki. A miał wizję, to on go przerzucił, ale nie miałem niestety. Myślałem, że Warda, ale nie miałem jego przy was. Zaś wymiana zawodników w jakimś MMA zrobili. A też chyba powinien cofnąć, nic tu więcej nie zrobię. No ta biki nie ma. Z tego wajwa jeszcze machnę. Ten wave kill jest fajny. A Yone tu jest! On się tak podróżuje, no dobra, no to wieżę biorę. Trzymaj, muszę prokować.
Znaczy i tak to zrobię. No smoka zresztą w sumie dobrze robi ten Jan. Ale nie lubię, dlatego topa nie lubię. Są takie matchupy, że po prostu się czuję, że nie mogę nic, że jestem na przegranej pozycji z Champion Selection. No, tak wkurzę. No to jest to naturalne. No i mamy, nie mamy tego smoka. Ale te dwójkę klepie. Krzysław. Wiczu przyszedł do mnie. Nie był to pierwszy turet, ale i tak warto było. Mam te bity. To jest apetyt przynajmniej? Nie. Apetyt. On tylko ma zaarmę 95% w kamie. Dobra, robię tyle armora, że nic z gry wyjdą. No na razie trochę nudy, ale no, tak jak mówię, no, to nie jest tak, że ja specjalnie robię nudy, żeby skurzyć. A chłopa Ignite'a to też mu dużo daje, to jest tyle trudne major. Dobra, no, zyskanie dobrażenia do ataku, pancerza. A, więcej AD dostaję w tej formie, tak? Z tego co widzę. Takie 15 turnie. Nie, znerfione, znaczy jest bazowe, zwiększone, ale znerfione skalowanie. To strasznie to skalowanie znerfili, tego się mam być szczery. A i tak moim zdaniem to, że spasywa te obrażenia, tak znerfili to skalowanie. Dobra, zaraz gdzieś zejdziemy, tylko ja pewnie zejdę, zrobię all out formę i się wypierdzielę. Więc klasyczek będzie gameplay. No idę, bo już za dużo, nic, za dużo awk jest. No całkiem nie umarł ogólnie też, tak jak patrzę. Dobra, Lione ten solo nie zrobił tego. Dobra, pokrzam? Będę, że te staki tracę. No ja go nie puszczę, no. Dobra, jakieś kile zabraliśmy. A także szybciej powinien z tyłkiem zejść. No to, że nie można splashnąć z tomerką, też muszę o tym pamiętać, bo to było mocne. Nie rokowałem tutaj, no bo całe HP bym stracił, no zabiłbym sam siebie, no tak bym zerkował. Nie zerkowałem po prostu. Gdzie w ogóle z White'em kupiłem tego Sunfire'a. Wiele ludzi mówi, że się nie opłaca kończyć, ale no... O! Mogę z... nie wiem, czy mogę z... Fajnie go rozpierdzieliło, no. Ja sobie tam na tarczę patrzę. No, mi się wydaje, że dużo mniej bije z tych Entopo Strike, czy coś tam nazywa. Wiem, że tam grę kończą, ale co zrobię? Ten Syla sobie rozpierdzi, ja nic nie robię. Co jest, jak on jest sfidowany? A nie, Syl ma tylko co? On ma herbysterek, on napierdziela. Inhibitor na wziął, ale to chyba wywalone jajca, szczerze mówiąc. Ten biegł, że on inhibitor wziął. Ładnie tu z tym Sylasem pograliśmy, ale on wszystko zrobił, ja się patrzyłem tylko i dopingowałem. Sam na Harvester i buty na CDR-a. Chciałbym maga, który takie itemy składa i bije tyle co ten Sylas. Naprawdę chciałbym oświadczyć coś takiego. Szczerze nie wiem, mogę to maila robić, ten bazarnie aż tak nie jest straszny. Baron z tyłu. Mogę tu lepiej zagrać ryzykownie, no ale... Na około cooldownu w Sylasa chciałem grać. Bo ja liny mam fajne, ale też Sylas on ma tyle CDR-a na tej walce, że... Nie, ale TW to jest sorry, ale... Paskudnie już trochę tym czempionem gra. W ogóle... Czemu w drugiej formie też jest cast time tego? A, w drugiej, wiecie ile jest w drugiej formie? 0,5 zamiast 0,6 minimalnego czasu. No ta, ekstra.
No nie wiem, to była trochę wizytówka tego czempiona i ludzie okej, narzekali. Znaczy ja rozumiem nerfy skalowania z tym i to by wystarczyło. A czemu te WM nerfią? Czy to był... Podobno w pro playoff, no może... Ja nie gram też tego topa, to się nie wypowiadam. Ale jak ktoś gra topa i na Kasantę grał, to nie wiem, mi się wydaje, że... Co 30 gra był jakiś OTP Kasanty. Zgodzę się, jak wyszedł, to było ich dużo, ale to wtedy te Q było brokiem. To cooldownu nie miało w ogóle. Nie miało cooldownu i ten cholernie jeszcze znerfili długość lotu. Na tym. Teraz oni chcą, żebyś tego W używał głównie defensywnie. Nie do obrażeń, nie do przemieszczania kogoś. I czy to jest dobre? No trzeba się oduczyć grania tym tak, że przepychacie kogo, chłopa. Tego biega można zabić? Nie można przez ścianę. No, mamy tego smoka. Ja by tankuję, ale też sekundy miał ten właśnie. Mamy twardy ten team jak skurczybyk i tyle melaków mamy. Pod koło biegnę, żeby ukryć te bro. A, jest walka na tym bocie, jak stąd wychodzę, też zarąbiście, no. A chcę się poobić, to zobaczyć, czy się wybije. Celerkę włączyłem, już trochę przestraszyłem. Troszeczkę się przestraszyłem, nie powinienem włączać celerki. Nie, Twitcha ładnie spizgałem nawet, no. Ale no, ja pamiętam właśnie stary Kasantę, on rekuje i te W tak zagrywał instant po prostu, bo tak silnie Tristana idzie. Mogę na czas tu zagrać z nim. Tak mnie równie zabije nawet. Proszę, trzymałem Q na jego R-kę. Nie ma R-ki. Chciałem mi sobie oddać te miniony na leczenie jakieś. Mają jakieś dużo kryt obrażeń? Mają w sumie. Możemy przetestować tego Randuina. On dostał buffy fajnie. Znaczy przetestować. Po prostu dostał buffy. On będzie mieć całego na Twitch i on już sobie nie pograłem w grę w takim razie. No ale potem już złożę resisty. Gargulca robię normalnie, ale nie wiem, czy chcę gargulca. A dobry jest, bo go mogę w tej formie all-outowej włączyć, nie? Czy nie? Pokaż mi gargulca. Ja tego itemów tanka na serio dawno tankami nie gram, bo moim zdaniem kubką byli. Czego się w ogóle gargulca robi z tego? No, procentowo resisty armory. Nie mam tepeczkę. Nie wiem, dziwna ta gra, minęło 25 minut, już nie wiem kiedy nawet. No patrzcie, i on jest sfidowany i ciężko ma, co? Bo nie staw czekuje chłopu, po prostu niech klika prawym i ich nie zabije. Też ma teraz power spike swój, ale no jest papierowy, bez Hellbreakera. Hellbreakera nie nerfili w końcu, tym patrzą. Nie wiem. Dziwne to jest, ja mam problem, żeby trafić w te okno, kiedy mogę puścić to, bo i tak nie żartuję. Co to jest za sylasie jakiś popierdzielony chłop? Nie maści. Dużo mi bije z tej maski świnie. Na stopa wzięli te dwoje, nie? Morda na mordzie postawiłem. Okej, tak to cofnąć. No tepnąłby mi do jakiejś walki, ale tak się nic nie dzieje za bardzo. Mam 4 HP. Chciałem taki fajny teamfight, że się bije w tej zwykłej formie, tak trochę tankuje, nie wiem, redukuje właśnie obrażenie na tym. Uciekł jakimś cudem. Będą gonić? Jak będą gonić, to typuję. Ja to mogę tepnąć. Dobra, lecę. Tego ma Zahara? No nie wiem jak. Została. Mocno to.
Ale tak, no sorry, no, ale oni mają chyba lepiej. A ja muszę siup! Godzinę tarczę robić. Jezu, nic z tej grze nie zrobiłem, naprawdę. Po prostu nie umarłem na Ione i to jest za to powinienem nagrodę już dostać Nobla. Nie umarłem na Ignite Ione na to. Ale wystarczyło, żebym się bił z nimi, mi się wydaje, żebym umarł. Pamiętaj, że shielda daje. Rzuciłem tego Twitcha, ale splash'e zmordowałem w tej grze chyba. No ja nie miałem fajnego fajtu z Erką żadnego. Tylko tutaj, jak się z Tylasem biliśmy, to trochę fajnie było. Tak to się nic nie dzieje z tą Erką moją. Mam dwa te smoki. No nie wiem, no wszyscy tu grałem jak smurfy jakieś w tej grze. O, nie mam TP-ka, pewnie cofnę. Powiem się tu z nimi, ale nie wiem, czy też chcę. Kurde, dużo tu chłopów jest. No ja chcę to... i to, no. Muszę mieć movement speeda trochę więcej. Cooldown, no patrzcie! Ja złożyłem 3 itemy na tanka i 20 cooldownu, to jest po prostu żart. To jest cholerny żart. I ludzie się dziwią, że nie chce tankami grać. Nikt teraz nie gra tankami, walone mają w tych tanków. Te itemy są tak do dupy zaprojektowane, że w ogóle cooldownu nie daje. Masz mitik, to daje CDR-a i więcej już nie ma. Dobra, już bawimy się. Jaki co range'a nie miałem. Czekałem z tamerką, ale chciałem przez ścianę kogoś przecisnąć. Poddali się, ale co, pograłem tym Cassantę? Ja pierdzielę. No ale cały team grał idealnie, no to nic nie mogę zrobić. Ja nie wiem, Jarvan był tyle na topie, a i tak inne linie wygrały. A na tym topie nic nie zrobiliśmy w sumie, bo się nie dało.